Skończyły się żniwa kukurydziane. Na Opolszczyźnie tegoroczne zbiory przebiegały bardzo sprawnie, ponieważ plony były znacznie niższe niż zwykle. Katastrofa. Nawet są kawałki, gdzie koło tony tylko jest hektara i mniej. Średnio jest 3. No jedynie tam, gdzie na Madach Nadodrzańskich, no tam, to tam jest lepiej. To jest koło 9. W południowej, nadgranicznej części województwa latem spadło więcej deszczu niż w pozostałych rejonach, więc plony były lepsze. Mamy lepsze gleby, które trzymają dłuższy czas wilgoć i kukurydza nie wyglądała tak źle jak w innych regionach, ale było widać, że plon też spadł z tego powodu. Po żniwach rolnicy sprzedali rzepak i jęczmień. Zbiory pozostałych upraw przechowują w magazynach. Praktycznie pszenicę i kukurydzę wszystką trzymam w zbiornikach. No i tak jak co roku, myślę, że gdzieś w styczniu, w lutym te ceny z reguły odbijały troszkę do góry i tak sukcesywnie będę chciał sprzedawać. Pomimo takich klęski suszy, ta cena nie była atrakcyjną ceną, więc każdy trzyma, myślę, z rolników, że po nowym roku, może troszeczkę później, ta cena drgnie. Zdaniem rolników ceny są nieadekwatne do tegorocznych niskich plonów i kosztów, które musieli ponieść. Aktualne ceny to od 620 do blisko 700 zł w zależności od wielkości partii, lokalizacji i parametrów jakościowych. Jeśli chodzi o cenę kukurydzy, aktualnie kończymy zakupy kukurydzy mokrej, jest to poziom około 500 zł. Według Głównego Urzędu Statystycznego skup zbóż od lipca do listopada był niższy o 13% niż rok temu, przy cenie o 8% wyższej niż przed rokiem. W przypadku kukurydzy nie ma jeszcze pełnych danych. Zbiory jednak będą prawie o 40% niższe niż przed rokiem, a wyższa cena ziarna nie zrekompensuje strat. Cena kukurydzy paszowej to było około 679 zł za tonę i było 25% droższa niż rok temu, natomiast tutaj na południu kraju ten wzrost sięgał 37%. Nie wiadomo, czy sytuacja poprawi się po nowym roku. Ceny tuczników są tak niskie, że hodowcy likwidują stada, więc przemysł paszowy ogranicza produkcję. Ale to nie jedyna przyczyna. Nie ma eksportu. W ogóle całkowicie stoi, praktycznie można powiedzieć, eksport. W tamtym roku to tak jeździły tiry do portu, wywoziły zboże, a w tym roku w ogóle nie ma eksportu. I póki ten eksport nie ruszy, to te ceny nie ruszą. Na kukurydzy rolnicy z pewnością w tym sezonie stracą. Zboża dały jednak dobry plon, więc może przechowywanie się opłaci. Wszystko okaże się po nowym roku.